niezwykle ważna jest gotowość każdego z nas do dawania wszystkiego, co najlepsze. Pragniemy z wielką radością powitać Państwa na 15. Nadbużańskim Integracyjnym Festiwalu Muzycznym. Krocąc śladami lat ubiegłych, zapraszamy Państwa do wspólnego odśpiewania hymnu festiwalu. Nie patrz na mnie z daleka. Czasem mocni w słabości, czekać na Ciebie chcemy. Prawdziwą miłość życia szczerze ofiarujemy. Kontynuacja Nadbużańskiego Festiwalu Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych. Jest to już 15. edycja, robimy to od wielu lat. No, mieliśmy 2 lata przerwy, wiadomo, że przez pandemię, ale w tej chwili wróciliśmy do tego. Spotkanie jest dla uczestników ze wszystkich domów niepełnosprawnych i nie tylko, z całej Lubelszczyzny. To jest taka integracja, po to to robimy, żeby ludzie mogli się spotkać i żeby się integrowali między innymi, rozerwali się, bawili się. To są osoby niepełnosprawne, ale różne grupy wiekowe. Tu przyjeżdżają SDS-ie, WTZ-y różnego typu, bo mamy różnego typu, ale wie pan, tu jest jedyne takie miejsce tutaj na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, bo to się wszystko odbywa na Kalwarii Kodeńskiej. Wiadomo, że osoby niepełnosprawne no, oczekują jakiegoś cudu. Mamy nadzieję, że im tutaj pomoże, bo Ojcowie Oblatni chętnie nam tego miejsca użyczają, a wiadomo, Matka Boska czyni cuda i to jest... Myślę, że też jakby takim motywem, że ci ludzie tu przyjeżdżają do nas chętnie. Na pewno mogą się spotkać, poznać i właśnie zazębić się mogą różne interakcje. No zgadza się, bo przecież takie imprezy nie odbywają się tylko u nas, w innych miejscowościach również. No ale u nas tu już jest wieloletnia tradycja, bo to już jest 15. Taka impreza jest po prostu dla nich też jakiegoś rodzaju rozwoju. Zgadza się. Oni wie pan, długo się przygotowują, trenują, a tu mogą pokazać swoje walory i proszę zwrócić uwagę, jak oni się z tego cieszą, że mają takie możliwości. No wiadomo, nie wszyscy mogą być w tych różnych domach. Niektórzy są pozamykani we własnych domach, w czterech ścianach, a to jest taki dla nich już jest okres rozrywkowy. Są dzisiaj gwiazdami. No tak, dzisiaj to oni są na pierwszym planie. My ich wspieramy tylko. Dziękuję. Dziękuję. Jestem jako instruktor, opiekun grupy, osoba, która prowadzi zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami. Działamy na różnym polu, bo mamy możliwość
mamy możliwość przygotowywania spektakli, pokazów tanecznych, recytacji. Mieliśmy możliwość prezentowania hrabiny Kossel, sztuki filmu, sztuki teatralnej, innych sztuk czy pokazów, które są inspirowane choreoterapią i improwizacją. Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej tutaj pełni rolę współorganizatora, wspólnie razem z wójtem gminy Kodeń, z warsztatem terapii zajęciowej i właśnie ze środowiskowym domem samopomocy w Kodniu organizujemy tą uroczystość po raz 15. I takie działania są potrzebne? Jak najbardziej. Osoby niepełnosprawne mają możliwość ukazania się osobom pełnosprawnym. Czyli my możemy jako pełno, tak zwani sprawni, zobaczyć, że są też zdolni, wspaniali, uczuciowi, wrażliwi, że kochają muzykę, kochają się bawić i są wśród nas. Te osoby mogą nas nauczyć wrażliwości, odwagi, otwartości, spontaniczności, a także troski o drugiego człowieka. Te osoby przeżywają przeróżne chwile z uwagi na swoje dolegliwości, czy to natury psychicznej, czy natury emocjonalnej, czy fizycznej, ale udział w takich występach daje im możliwość prezentowania siebie, bo niektórzy naprawdę są bardzo zdolni. Na przykład o naszej grupie podczas warsztatów w Otrębusach instruktor właśnie powiedział, że są uzdolnieni i żebyśmy szli w tym kierunku. Widzimy, że uczą się okazywania emocji, uczuć, a także staram się na zajęciach pokazywać im, żeby zapominali o rzeczywistości, która ich dotyka, która jest trudna. No, przeżyli dużo chwil, prawda, z uwagi też na przykład ostatnio 2 lata, prawda, koronawirusa, czy też inne ograniczenia spowodowane swoimi chorobami, ale jest pełna mobilizacja, kiedy mamy występować. Na przykład ostatnio wystąpiliśmy w Świdniku na Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, na Sansie w Lublinie w ubiegłym roku, spotkanie artystów Nieprzetartego Szlaku, które trwają od ponad 30 lat. Także naprawdę to jest coś niesamowitego, kiedy ja obserwuję od ponad 10 lat rozwój tych osób. Te osoby są coraz ciekawsze świata, coraz ciekawsze sztuki, teatru, muzyki i myślę, że pozwala im to zapominać o szarej, zwykłej codzienności. Są częścią naszej, że tak powiem, społeczności, żyją obok nas, są razem z nami i też chcą się bawić, prawda? I właśnie ten festiwal, dzisiejsze to spotkanie to zapewnia. Nam to umożliwia, tym pełnosprawnym tak zwanym i niepełnosprawnym osobom. A co się możemy od nich nauczyć? Radości życia, spontaniczności. I otwartości. I otwartości. I odwagi w mówieniu prawdy, kiedy im się coś nie podoba, bo my czasami potrafimy koloryzować, czy przekłamywać rzeczywistość, a oni tego nie robią. Smułożność. Tak. Proza życia, która powinna być, bo nie zawsze jest. Dziękuję. Dziękujemy. Ślicznie pozdrawiamy.